Raz, raz, test. Dobra, to jest filmik o zagadnieniu, czy teoria muzyki jest potrzebna w tworzeniu muzyki. A w tle, żeby coś się działo, FL Studio 20, czyli program, na którym ja robię muzykę. W historii było wiele postaci, które zaznaczyły się bardzo mocno, a które, jak się okazało, nie znały muzyki, teorii. Jimi Hendrix, Michael Jackson, Elvis Presley, Eddie Van Halen, bodajże, Prince, Elton John, Eric Clapton. Sporo pewnie rock'n'rollowców, metalowców, jazzmenów. Jakichś oldschoolowych. Czy tam ludzi grających muzykę folkową. Bo generalnie wszystko opiera się na słuchu i bawieniu się po prostu instrumentem danym i zrozumieniu jego logiki. Na gitarze na przykład, tak samo jak na pianinie zresztą, wszystko jest kwestią znajomości różnych układów palców, które po prostu składają się na akordy i rozdzielając te układy, shape'y, kształty, można grać pojedyncze dźwięki. Rozumiejąc dalej, jak idzie oktawa, czyli że na przykład te białe klawisze i czarne są rozmieszczone logicznie, tworzą oktawę, czyli dźwięki jakby od najniższych do najwyższych. I z powrotem ten sam schemat się powtarza. Wystarczy spojrzeć na klawiaturę, jak wygląda. Jak jest ułożenie białych klawiszy i czarnych obok. Że one się po prostu powtarzają do pewnego momentu i z powrotem. I dalej dźwięki są te same, tylko po prostu w wyższych tonach. Na gitarze jest tak samo, tylko że dźwięki schodzą bardziej kaskadowo, od struny najcieńszej E do najgrubszej E też. Czyli tak jakby po schodkach. I tam do piątego progu jest to samo co na pustych strunach na przykład. Czyli jest powtórzenie jakby tej oktawy. Przynajmniej ja to tak rozkminiam. Tam w międzyczasie oczywiście są te dźwięki różne nazywane i tam z odległości związane z interwałami, że to niby nie wszystko jest zawsze jakby tak zgodnie dźwiękowo, ale to kwestia jest przecież u każdego jakby osobistej estetyki i jaką chce sobie harmonię uzyskać, prawda? I tak to się wszystko bierze na czuja i się sprawdza, co pasuje, a co nie. A samymi przecież dźwiękami to też nie ma sensu grać na zasadzie jednym akordem z jednej oktawy i dalej dawać w następnej kolejności ten sam akord z drugiej oktawy wyższej, bo co to da? Nie będzie tego ciążenia, o które chodzi po prostu w muzyce, że albo zaczyna się od akordu niżej brzmiącego,
przechodzi przez średnio brzmiący, aż do kończąc na wyżej brzmiącym, albo odwrotnie, od wyżej brzmiącego przez średni do brzmiącego niżej. To jest jakaś taka tonalność chyba naturalna w muzyce, nie? Z tym. No a reszta po prostu sytuacji, to są jakieś tam skale i tak dalej, które też można samemu po prostu wyczaić, spędzając czas, dużo czasu z instrumentem, żeby po prostu zrozumieć, jak to wszystko działa, co gdzie jest. I później już są automatyczne patenty, zarówno w umyśle, jak i w mięśniach, bo jest pamięć mięśniowa. I to się najbardziej to się przejawia na przykład w instrumentach perkusyjnych, że już praktycznie się nie myśli. Tylko jest rytm i już ciało samo idzie za rytmem, jak jest instrument. W gitarze jest podobnie, chociaż trzeba bardziej myśleć, bo jest więcej tych zmian i po prostu strun i tak dalej, nie? Oczywiście w perkusji, jak jeszcze są rozbudowane bardzo zestawy, to też jest podobnie, że trzeba się wyrabiać i ogarniać z tym wszystkim, ale to wiadomo, że nikt nie gra po prostu takiej improwizacji non-stop przy nagraniach. Każdy ma zawsze jakieś patenty swoje wyćwiczone i z nich układa nawet w locie sytuację. To też nie jest tak, że ktoś gra na chybił trafił nie wiadomo co. Tak to można szukać podczas tworzenia, nie? Takiego na freestylu, ale nie grania. Czyli po prostu zanim się coś zagra, to trzeba mieć to wyćwiczone. Czyli poukładać sobie z elementów całość układanki. A jak się układa? No i właśnie, z teorii muzyki jest ważne, żeby po prostu zacząć od czegoś takiego jak znajomość budowy piosenki. Czyli na przykład, że jest intro, zwrotka, refren, zwrotka, refren, middle eight, czyli mostek, środkowa ósemka. W tym miejscu zazwyczaj jest solo gitarowe, albo czasem w rapie skrecze bywały. Dalej jakiś refren, outro. No i to wszystko opiera się po prostu na segmentach, czyli taktach. Takt to jest na przykład stopa, werbel. I przykładowo na intro można dać, nie wiem, 4 takty, na zwrotkę 8, na refren 4. I wedle tego się po prostu gra. Pomiędzy tym, jakby w takcie, czyli tym obszarze, w którym się tworzy jakąś melodię, motyw, można nuty rozciągać albo zagęszczać. To już jest sytuacja związana z nutami, półnutami, ćwierćnutami, szesnastkami, trzydziestkodwójkami i w sumie takimi sprawami już, nie? Czyli ważne, żeby w jakimś takim klasycznym metrum, czyli tym podziale jakimś tam rytmicznym, jak jest 4-4, czyli o, tu jest właśnie przedstawiony takt na przykład, żeby się wyrabiać ogólnie, nie? Z tymi dźwiękami. To jest właśnie jakiś przykładowy jeden takt. Stopa werbel. Kick drum snare. Kick drum snare. Ja robię coś takiego. To już jest jeden motyw. Wystarczający po prostu na razie na jakiś riff czy jakąś melodię. Akurat na wers. No bo takt to jest jakby wers, nie? Ilość taktów, ilość wersów automatycznie.
Radiohead. Można dublować te dźwięki. No i po to zależy, jak ma się instrument, na przykład gitarę, to jest mikser ogólnie. Tu mam mikrofon już podpięty pod to. Jeżeli chce się nagrywać gitarę, to na przykład przez interfejs, albo można nawet przez kartę muzyczną zwykłą i podłączać kabel na przejściówkę na mini jack, wpinać ją w wejście mikrofonowe od karty muzycznej i taką samą logiką wybierać, żeby po prostu już się nagrywała gitarka. Bo MIDI i klawiatura na przykład to automatycznie już jest wyszukiwana w tej sekcji. Podłącza się i tu się zaraz ten pojawia opcja, nie? I jakiś typ kontrolera. To jest akurat dla tych to są akurat jakieś jakby, nie wiem, presety czy coś takiego, ustawienia dla różnych firm tych urządzeń, nie? Różnych klawiatur. Ale to jest czasem tak, że jak są klawiatury jakieś mniej znanych firm, albo których ten program akurat nie dodał, bo nie jest przecież to za wielka lista, to niektóre z tych opcji innych firm mogą działać z nimi, nie? To też jest ten, ale taka zabawa, że można odnaleźć działającą opcję. To już przy takich bardziej sytuacjach, że jak na przykład są na klawiatury z opcjami kontroli, na przykład nagrywania, play, stop. Ogólnie automatyzacji, nie? To dlatego właśnie się w tamtej opcji tego szuka. Kiedyś się bawiłem właśnie z tą opcją, że szukałem właśnie czegoś takiego, żeby automatyzację robić. Choć przecież to i tak na klawiaturze można zrobić. A w ogóle klawiatura MIDI to nie jest nawet potrzebna, bo wystarczy. To jest też ułatwienie. Ta opcja robi ze zwykłej klawiatury w laptopie klawiaturę MIDI do grania. Tu są oktawy. Tu się wybiera różne skale. To wiadomo, major to jest durowa. Minorowa to jest molowa. O, durowa, molowa. Jakieś tam skale arabskie, bluesowe. Dorycka. Dorycka w ogóle skala. Ostatnio się uczyłem na gitarze po 3 latach grania tej skali. Pomyślałem sobie, na chybiu trafił, nauczę się jakiejś skali, nie? To sobie dorycką kilka godzin zapamiętywałem, grałem w 6 pozycjach, czyli na całym gryfie już, tak żeby grać ją. No i pograłem jakieś tam solówki, to znaczy takie chwilowe wymyślanie patentów, ale to stwierdziłem, że kurde, ja mam swój system już obczajony przez te parę lat i dla mnie jest swobodniejszy. Już w czasie tego grania improwizacji na tej właśnie skali doryckiej, to już pod palców już mi wychodziły jakieś ciekawsze motywy, które chciałbym wrzucić, a jednocześnie ta skala już mnie ograniczała, czyli to tak zależy od człowieka, co komu jest łatwiej. Jedni się czują lepiej z teorią, inni z intuicją. Jestem intuicjonistą bardziej niż teoretykiem. No i praktykiem. Bo i tak przez praktykę się poznaje teorię, a teorię i tak każdy zna. Czy na przykład jak się uczysz na gitarze grać, to i tak jakąś pentatonikę uczysz się i na bazie tego przecież już
Dalej się rozwijasz, nie? Trzy akordy wstępne, a dalej to już kwestia właśnie tych interwałów, czyli odległości między dźwiękami, pół tony, tony, czyli to, z czego się muzyka składa, z rozmieszczenia ciężkości, kontrastów. No dobra, jest coś takiego. No i dzięki temu po prostu chcesz zrobić kawałek wesoły, może epicki. To bierzesz durową. Chcesz zrobić coś smutnego, filozoficznego, melancholijnego, nostalgicznego. No to mol, czyli to coś z tego. I kwestia eksperymentowania. Tu są też opcje, że jest dur plus akordy. Nie. Czyli, że akurat jednym klawiszem klawiatury numerycznymi można po prostu cały akord grać, nie? Z tej skali. Tu jest to miejsce, gdzie to się ogólnie układa piano roll. No i najpierw trzeba jakiś instrument wybrać w tej wersji wirtualnej. Ale nie wiem, czy to pójdzie na tym tym. No i właśnie. Gdy ja mam włączoną na przykład tą opcję, tak jak tu jest ten durowa i akordy, to już automatycznie gram wszystko. Bez problemu już w tej całej skali tonacji, tym, do czego to tam jest teoretycznie podpięte, podlinkowane. Czyli każdy już, kto sobie robi muzykę, to ma takie ułatwienie na wstępie, bo na przykład bez tej skali, nie wiem, czy to. O. To już te dźwięki są inne, nie? Bo są jakby Czyli po prostu to wszystko to jest ułatwienie i nie trzeba być po prostu jakoś przestudiowanym, żeby zrobić muzykę, nie? Najprościej. Nawet nie trzeba mieć tej klawiatury. No i co? Nagrywa się później jakieś opcje z tym. W ogóle o teorii muzyki miało być, a wyszła taka opcja przy okazji, żeby jakieś tło było, a nie gadanie. W ogóle muzyka została stworzona w dawnych czasach, teoria muzyki, znaczy się, żeby ludzie mogli po prostu odtwarzać to, co kompozytorzy tworzyli, bo nie było programów do nagrywania, nie?
DAW, DAW, Digital Audio Workstation, czyli cyfrowe stacje robocze audio, studia inaczej wirtualne, czyli coś takiego jak to, nie? I to jest, musieli to jakoś zapisywać i odtwarzać. I dlatego jakby teoria powstała i zapisywanie tego wszystkiego, żeby ludzie mogli to po prostu odtwarzać, powtarzać. No ale są też ludzie, którzy znają teorię, grają nawet w orkiestrach, a w życiu nie zrobili żadnego swojego kawałka. Nawet jakiejś linii może jednej, riffu. Czyli mogą być bardzo dobrymi odtwórcami czyjejś muzy, tak jak się niektórzy uczą na przykład na gitarze grać, nie po to, żeby grać swoją muzykę, tylko po prostu grać jakieś cudze kawałki, czy tam przy ognisku, nie? Jakieś akompaniamenty. Różne są teorie, dlaczego na przykład jednym muzyka łatwiej przychodzi, drugim trudniej. Ciekawa jest na pewno ta wersja związana z reinkarnacją, że jakby wszystkie osoby, o których się mawia, że jakiś talent mają albo takie predyspozycje i ogólnie im to łatwo wszystko wychodzi, no to po prostu w dawnych wcieleniach byli kompozytorami czy jakimiś grajkami nawet wiejskimi. Wiesz, jak ktoś pas krówki grał tam na czymś, nie? Przy okazji, czy amatorami też, ludźmi, którzy generalnie poznali to wszystko, tą całą teorię i jakby to mają w jakimś, nie wiem, w jakimś kosmicznym DNA, czy po prostu w zapisie duszy i taki mają scenariusz na te wcielenie, nie? Żeby dalej się rozwijać, jest ta opcja. Chociaż oczywiście trzeba też ćwiczyć, nie? Żeby mieć jakieś efekty, jak we wszystkim. Czy to jakiegoś języka się uczysz, to musisz słowa zapamiętywać i słuchać go jakoś, nie? Czy przez jakieś filmy, seriale, czy przez muzykę, tłumaczyć sobie coś tam, teksty, czy jakieś wypowiedzi na jakichś forach, nie, zagranicznych, tematycznych. W muzyce tak samo, nie, tylko że muzyka to już jest abstrakcją sama w sobie, bo to jest no, wiesz, słowa jakby to jest sytuacja liniowa związana z trójwymiarem, nie? Opisywanie rzeczywistości. Z emocjami już trudniej przychodzi i nawet opisywanie rzeczywistości słowami to, wiesz, to jest tak jak ze zdarzeniami. Jeden obserwator tak widzi zdarzenie, drugi obserwator tak widzi zdarzenie, nie? I oni obydwaj mają inne wersje. Ze słowami jest tak samo, to jest kwestia po prostu odbioru indywidualnego. Coś subiektywnego, nie obiektywnego. No, a muzyka właśnie już sama w sobie jest abstrakcją, jest niewidzialna, a wpływa na emocje. Czyli sytuacja duchowa, nie? I opisywanie jej słowami już jest abstrakcją kolejną. Też na logikę, co było najpierw. Czy był dźwięk, czy jego zapis? Jak ludzie przecież nie wedle, nazwijmy to, tej nauki takiej oficjalnej, to nie pisali od zawsze, nie? Pismo czy druk to powstało trochę później niż dźwięk, muzyka. A kiedyś jak były jakieś zapisy, co tam odnaleźli, ten najstarszy kawałek muzyczny, hymn do Mykai, czy jakoś tak? Co w Kalifornii chyba odtworzyli to po kilkunastu latach, nie? To było zapisane też na jakichś tabliczkach. Jak chyba Sumerzy zapisywali też swoje rzeczy, tak? Czy tam w Egipcie jakimiś hieroglifami, nie? To też jakieś były pisma czy piktogramy, hieroglify,
I na zasadzie takiej symboliki, nie? Tak z tą teorią wygląda sprawa. Raz. Raz. Ohoho. Ale warto się wkręcać w ogóle w te sytuacje, te około muzyczne i muzyczne. To rozwija w ogóle umysł. No i też wpływa na ciało, kondycję. Co tam na necie można znaleźć? Jakie korzyści płyną z uczenia się lub grania na instrumencie, nie? I muzyka. Muzyka to przecież jest wibracja. A to jest częstotliwość i jak Tesla i Einstein twierdzili, klucz do zrozumienia w ogóle wszechświata, nie? Wszechświat, rytm. Rytm. Rytm nocy, rytm dnia, rytm pór roku. Człowieka na różnych etapach, nie? Dzieciństwo, młodość, dojrzałość, starość. Jest powrotem w kole reinkarnacji. Co do racji. No i właśnie. Wszystko jest miłością. To jest tajemnica okultyzmu, do której dochodzą wszyscy z czasem. Trzeba mieć pozytywność w nastawieniu do wszystkiego i wiedzieć, że wszystko jest jednością, jakimś przejawem holograficznym rzeczywistości i różnych wymiarów. Związanych nie tyle z miejscami w sensie jakimś tam architektonicznymi czy geograficznymi, czy ogólnie geometrycznymi, ale bardziej mentalnymi, nastawienia. O to chodzi bardziej w tej kwestii. No bo tak. Wszystko jest jakby złożone z atomów, subatomów, fotonów, protonów, elektronów. Więc jakby ludzie i cała ta wiedza, i może jakieś rasy kosmiczne jeszcze, to wszystko za sprawą właśnie relaksu, luzu można dojść w te rzeczy. Odblokować sobie wrażliwość, która jest potrzebna przy tworzeniu w ogóle muzyki. A jest ona pewnie blokowana u wielu za sprawą socjalizacji, procesu indoktrynacji, często też systemu oświaty różnej, która polityki też, która też się składa z dusz młodych, dziecięcych. A na przykład jak masz duszę starą, jesteś w tych na początku strukturach, to wiesz automatycznie, że to nie pasuje i że oni po prostu nie mają racji, albo dodają jakieś swoje klimaty do prawd, nie? Ogólnie, które ty czujesz i przerobiłeś. Bardzo ciekawa też to jest koncepcja Soul Age. Wiek dusz. I też klucz do zrozumienia i racjonalizacji różnic między ludźmi na tej planecie. Błękitnej ziemi Gaia. Jo. No i dobra. Rapany ściczały obszary. Cały czas muza. I do końca świata i o jeden dzień dłużej, jak owsiaka. No ale o to chodzi,
żeby lubić, co się robi i robić, co wychodzi.